Siema, przychodzę dzisiaj do Was z trzema ukrytymi questami Velen, o których na 99% nie wiedziałeś. Mam nadzieję, że mimo tylu lat gry czymś Was zaskoczę, a jeżeli nie, to że fajnie będzie przypomnieć sobie naprawdę interesujące misje. Zostawcie sobie, jeżeli jesteście tutaj nowi, wpadnijcie na Twitcha, tam giga content, a my bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Pierwsza misja na dzisiaj to misja, która nazywa się Nasza Kobyłka. Nie jest to jakoś mega mocna misja fabularnie, tak jak następne, ale przez te wszystkie lata jakoś nigdy nie udało mi się na nią natrafić. Ostatnio narzekaliście, że nie pokazałem wam lokalizacji questów, także misję odnajdziemy tutaj. O co chodzi? W nocy moją kobyłkę leśne licho porwało, a takam się cieszył, że mi się po wojnie ostała. Leśne licho? Ano, tak jak dziadowie bajali, przychodzi o północy. Trochę krwi na próg nakropi, żeby się nikt nie pobudził i kradnie. Nie poszukalibyście dla mnie tej kobyłki? Pogadalibyście z leśnym ludkiem. Może ją oddadzą? Często giną konie w tej okolicy? Nie, panie. Teraz to mało tu koni. Wyzdychały albo żołdacy zabrali. Sąsiad jeszcze ogiera miał i dwie noce temu... Szust! Licho porwało. Przedtem tylko to jakąś krowinę komu wydoiło w nocy, albo kurę zabrało, a teraz? Ciekawe. Nie zajmuję się takimi sprawami. Jakże nie? Widzę, żeście wiedźmin. Sam przecie do lasu nie pójdę. Czemu nie? Na żadne leśne licho raczej nie trafisz. Bywaj. A jakbym wam zapłacił? Nie. Dziwny on jakiś. No, i to by było na tyle z misji Kobyłka. Nie no, druga opcja dialogowa oczywiście. Ile dostanę za odnalezienie konia? Dam wam kwaterkę wódki. Dobrze będzie? Dobrze będzie, jeśli policzymy tę wódkę w garncach. I to najlepiej dwóch. A potem przeliczymy całość na korony. No, niech będzie. Tylko mi ją sprowadźcie z powrotem. Siwa kobyłka. Uważacie, nieduża. Licho na pewno zostawiło po sobie ślady. Rozejrzę się tu. Kiedy powęszymy chwilę po okolicy, zobaczymy, że leśne licho prawdopodobnie dosiadło rumaka i ruszyło na nim gdzieś do lasu. Rzeczywiście kilka kropli krwi. Kolejny ślad. Oczywiście leśne licho to nie leśne licho, tylko tak naprawdę skojatel i teraz misja może zakończyć nam się klasycznie na kilka sposobów. Pierwszy ze sposobów to po prostu atak na komando. Nie była to najrozsądniejsza decyzja elfów, bo chwilę później jedli ziemię. Tylko która to kobyła? A może to bez różnicy? Nie, zdecydowanie nie bez różnicy. Bo w zależności od tego, jakiego konia ostatecznie przyprowadzimy zleceniodawcy, dostaniemy inną nagrodę. Oto dialog, jaki usłyszymy, kiedy przyprowadzimy mu jego konia. I co tam, panie? To wasza kobyła? Tak, wszędzie bym ją poznał. No, skoczka, teraz to się gęsto będziesz tłumaczyć. Gdzieś łaziła, he? A wy tu macie, panie, jakeśmy się umówili. Dziękuję, bywaj. A oto dialog, jaki usłyszymy, kiedy się pomylimy i przyprowadzimy mu nie tego konia, co trzeba. To wasza kobyła? A gdzie tam? Mówiłem przecież, że siwa. Ta nasza to ze dwa razy starsza była, a nogi miała krzywe jak moja nieboszczka. Za tę łódkę to wam z nawiązką zapłacę. Dzięki, bywaj. I to całkiem sporo z nawiązką, bo dostaliśmy ponad dwukrotność tego, co dostalibyśmy za siwka. A dokładnie o 30 koron więcej. Drugi ze sposobów to pogadać ze Skoetel. Będziemy wtedy mieli kilka opcji do wyboru, jak dalej ma się potoczyć ta rozmowa, ale po kolei. Nie zbliżaj się. Nic tu po tobie, Vatgern. Po co wam tyle koni? Planujecie szarże lekkiej brygady prosto na obóz Radowida? Potrzebujemy ich do transportu rannych. Aha, okoliczni chłopi pewnie dużo sobie kazali za nie zapłacić. Gdyby nas było stać na kupowanie koni, to byśmy też nie głodowali. Po krótkiej pogawędce mamy dwie opcje do wyboru, albo pozwolić im zostawić tego konia u siebie, albo jednak odzyskać go. Na razie wybierzemy opcję drugą. Znam właściciela jednego z tych koni, ale wam są bardziej potrzebne. Zamierzałeś nam go odebrać? I co? Mamy się też spodziewać wieśniaków z widłami i pochodniami?
Nie sądzę, żeby mieli się tu zapuszczać. Bywaj. Jeśli masz na nas kontrakt, to wystarczy, że poczekasz. Sami zdechniemy. Kiedy uznamy, że Elfie Komando potrzebuje z jakiegoś powodu konia bardziej, niżeli wieśniak z polem i jedynym koniem, jakiego posiadał, no to będziemy mogli w sumie zap***dolić im i tak tego konia. To właśnie zrobiłem. Będziemy mieli wtedy opcję oddania konia i oczywiście zostaniemy za to odpowiednio wynagrodzeni. Ale skupmy się na tej bardziej fabularnej opcji, czyli że jednak nie ukradliśmy im konia. Będziemy musieli wtedy niestety przekazać informację, że leśne licho ukradło konia i niestety nie da się go odzyskać. Zadanie wtedy zakończy nam się niepowodzeniem. Nie udało mi się znaleźć twojej kobyły. Rzeczywiście porwało ją leśne licho. I nic się nie da zrobić? Nic. I w ogóle lepiej nie wchodźcie za głęboko w las. Z lichem nigdy nie wiadomo. Wróćmy teraz do elfów i rozmowy z nimi, bo mamy tutaj jeszcze kilka opcji, których wam nie pokazałem. Zamiast opcji drugiej możemy wybrać opcję pierwszą i to z kolei doprowadzi nas do trzech decyzji, jakie możemy tutaj podjąć, by odebrać tego konia. Nie będę omawiał każdej z nich, po prostu pokażę wam te trzy opcje. Bo ostatecznie w każdej z nich odzyskujemy konia, bo jesteśmy gigatrzadami. Jeden z tych koni wróci do właściciela. Tak, jesteś pewny? I co, wybijesz resztę komanda dla jednej starej habety? Nie, zapłacę za tego konia. Pozostałe mnie nie interesują. A czemu ci aż tak na tym jednym zależy? Staram się dotrzymywać danego słowa. Zawarłem układ z właścicielem tego konia. W takim razie weź go sobie, ale żebym cię tu więcej nie widział. Oddacie go po dobroci. Możesz sobie wziąć jednego konia. Jeśli będzie trzeba. Drugi questik jest trochę bardziej ekscytujący niż pierwszy, nawet całkiem sporo bardziej, bo uświadczymy tutaj intrygi, komedii i zwroty akcji. Nie jest to jakoś bardzo ukryty quest, bo pojawia się on na mapie od razu po tym, jak wykonamy szybką podróż do wsi Sforniąń. Jakoś tak się ta wieś nazywa, już nie pamiętam. Ale mimo tego, że sam przechodziłem tego questa ze 3 razy, to jakoś nigdy nie odkryłem, o co tak naprawdę chodziło w tej misji. Głównie dlatego, że miałem gdzieś bożenkę i zawsze wcinałem ją z bandytami. Misja nazywa się Złoto Głupców i aktywować możemy ją tutaj. Niezła uczta, skąd wzięliście tyle mięsa? A łazi tu pełno świniaków, tośmy se jednego upiekli. Chcesz kawałek? Starczy dla wszystkich. Chętnie. Kajus, ukrój panu kawałek prosiaczka. Nie! Nie! Nie pozwalam! Upiekli bożenkę! Dranie! Znowu on! Mało mu! O co chodzi? Zabili bożenkę! Upiekli ją! Dranie! A ten znowu swoje. No nie ma co, no trzeba mu przylać, no. Kajus, Jakub, brać go! Nie! Nie ma tak! Pomocy! Klasycznie dwie opcje dialogowe. Ja akurat przez chwilę skupię się na tej drugiej, czyli mu nie pomagamy. Nie będę się mieszał. Na pomoc! Zabiją! Jak bożenkę! Dla niego, braty! Tak szczerze, jest to opcja, którą zawsze wybierałem, bo liczyłem na to, że z bożenki będzie jakiś cenny bonus w postaci przyrostu zdrowia przez godzinę albo coś takiego. I że kiedy mówię, że muszę mu przylać, to mam na myśli bardziej takie przylanie pięściami. No a nie metalową siekierą w głowę. No ale niestety nigdy nie potrafiłem czytać ludzi. A teraz opowiem wam małą historię, bo po tym wszystkim w ogóle zabiłem bandytów zirytowany, że jednak postanowili tutaj załatwić naszego obrońcę zwierząt i udałem się głębiej do wsi. Kiedy chwilę się rozglądałem, faktycznie okazało się, że po wsi biega pełno świń. I zaczęło się robić jakoś w ogóle dziwnie. Nigdzie też nie było choćby jednej żywej duszy. Wszystkie domy były jakieś opustoszałe i tylko te świnie były w nich. Zacząłem chodzić po okolicy niedaleko, znalazłem jakiś w ogóle dziwny totem albo coś w rodzaju masowego grobu, gdzie spoczęli może mieszkańcy, pomyślałem. Niedaleko tych potencjalnych masowych grobów leżał też Nilfgaardczyk. Może jakaś zemsta Nilfgaardu za zmarłego kompana, pomyślałem. Przed domami znalazłem też całkiem sporo krwi i zrozumiałem, że tutaj kryje się jakiś sekret. I faktycznie się krył. Żeby zrozumieć, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło, wystarczy było wybrać inną opcję dialogową.
Naprawdę nie wiem, po co ja tu przez pół godziny biegałem i rozwiązywałem zagadkę, która naprawdę rozwiązuje nam się po wybraniu drugiej opcji dialogowej, no ale... No to, biegałem. No to spróbujmy uratować naszego uposia, Jątka. Nic wam nie zrobił, zostawcie go. To my po dobroci, prosiaczkiem chcieliśmy cię poczęstować, a ty tak? Nie będzie nam przybłęda rozkazywał, lejmy go! Nic ci nie jest? No, nic, ale Bożenka, ola Boga, upiekli ją. Musiałeś bardzo kochać tę świnkę. Kto ty jesteś? Jestem Geralt z Rivii. Ja jestem Jątek z... No, stąd! Sam mieszkasz w tej wiosce? Są w domach i Flap, i Hagel, i Bebon. Nie widziałem tylko Klausa i Igora. Kim są Klaus i Igor? No, Igor to ten głupi, co trawy jadł, a Klaus to sołtys. Każdy zna Klausa. Ale gdzie oni, to nie wiem. Pewnie zabrały ich te czary świń. Świnie są magiczne? Są. Sam zobacz. Dobrze. Obejrzę te prosiaki. No dobra. Popatrz na świnię. Ja idę pod studnię. Niby normalna świnia, ale medalion szaleje. Jątek miał rację, jest zaczarowana. Ta, bez wątpienia to magia. Jątek? No? Świnie rzeczywiście wyglądają na magiczne. No bo... czary były. I no... ich pozamieniało wszystkich. Czyli te prosiaki to pozamieniani ludzie. No, a co żeś myślał? Pomóż, odmień ich. Co zamieniło ludzi w świnie? No czary. Dałem Igorowi klucz, a on zabrał wszystkich i poszli. Jaki znowu klucz? No ten, masz. On otwiera dom wieprza. Skąd masz ten klucz? Znalazłem. Pokazałem Igorowi, a on powiedział ludziom, żeby poszli. Ich zamieniło. Obejrzę sobie z bliska ten dom wieprza. Gdzie on jest? No tam, za górką. Idziesz, a potem jest. Rozumiesz? Znajdę. Już kocham tą postać, jakbym siebie widział. W każdym razie dzięki szczegółowym instrukcjom Jątka, gdzie znajduje się dom wieprza, bezproblemowo mogłem tam trafić. Także za górką szedłem, prosto i byłem. Natomiast nie byłem jedyny, który poszukiwał tego domu wieprza i po szybkim rozprawieniu się z lokalnymi wojaszkami dotarłem do drzwi świątynnych. Nie podoba mi się to. Mówię wam, zmywajmy się stąd. Nie pierdol, tylko podaj mi coś ciężkiego. Drzwi nie chcą się ruszyć. Klucz od Jątka rzeczywiście pasuje. Ślady wielu osób i czegoś ciężkiego. Medalion wibruje, czyli ta świnia też pochodzi z wioski. Zaraz to brzmiało. Ty mnie rozumiesz? No dobra, spróbujmy. Jedno chrumknięcie na tak, dwa na nie. Jasne? Nie wiem, ile tu siedzisz, ale pewnie jesteś głodna. Mam tu dla ciebie coś dobrego. No, widzę, że ci smakuje. Dobra, pogadajmy. Jątek wspominał, że we wsi brakuje tylko zielarza i sołtysa. Pewnie jesteś jednym z nich.
Ty jesteś Klaus, sołtys wsi? Jesteś miejscowym zielarzem. Słyszałem o tobie. Igor? Miło mi. Jestem Geralt. Wiesz, co to za miejsce? Jesteśmy w grobowcu? Czy jesteśmy w świątyni? Poczekaj tutaj, muszę się rozejrzeć. Do zobaczenia. Po szybkim obgadaniu tematu z wieprzem mogłem już swobodnie poruszać się po miejscu, zwanym też domem wieprza, i poodkrywać tu różne ciekawości. Na koszuli są przetarcia od trawy, a pod spodem leży torba na zioła. To pewnie tego zielarza Igora. No to już wiem, skąd nazwa Dom Wieprza. Ktokolwiek, kto to umieścił, wiedział, co robi. Potwory nie zastawiają pułapek. Ktoś tu jest. Eksplodująca pułapka. Ten, kto ją zastawił, zna się na rzeczy. Wszędzie pełno pułapek, muszę uważać. Na dnie została złota moneta. Tutaj musiało leżeć złoto. Dobra, pogadajmy. Leżało tu złoto. Wiesz, co się z nim stało? Muszę o tym pogadać z Jantkiem. Wydaje mi się, że już wiem, co się stało. Jesteśmy w świątyni, w której leżała balia pełna złota. Jantek znalazł klucz i pokazał go wieśniakom, a oni połasili się na skarb. Ale nie wiedział, że złoto może być chronione klątwą. Żeby się jej pozbyć, trzeba będzie odnieść złoto. Muszę spytać Jantka, może wie, gdzie ono jest. Ta przemiana wygląda na złośliwą klątwę. Albo rzuconą tak nieporadnie, jakby ktoś to robił stopą. Uważaj na siebie i unikaj rusztów. Potem genialna rada Geralta. Wiedział, jak to ciężkie było do wymówienia. Odnośnie unikania rusztów. No i ruszyłem do mojej ulubionej postaci, zamienić z nim tutaj kilka słów. Ale ten jak zwykle potrzebował mojej pomocy. Pomocy, ratuj! I tutaj mamy opcję uratowania go albo nie. Ja uznałem, że tutaj trzeba naszego koleżkę nauczyć troszeczkę życia, bo taki ciapowaty się wydaje. No i wyruszyłem na kilka godzin do pobliskiej karczmy pohendozić sobie jakąś panienkę. Kiedy wróciłem, ku mojemu w sumie zaskoczeniu nie zastałem tam ciała Jantka. Może został w sumie zjedzony, ale może postanowił, że jednak klęczenie na kolanach to nie jest najlepszy pomysł i gdzieś tutaj wziął nogi za pas. Czy przeżył? Tego nie wiem. Swoją drogą, jak Jantek zniknie, misja zakończy się niepowodzeniem i świnia, która była w świątyni, też zniknie. Możemy go natomiast uratować i dowiemy się więcej o skradzionym złocie. Pomocy, ratuj! To już ostatni, wioska jest bezpieczna. Na razie. Jantek? No? W ogóle teraz zauważyłem, że on się odwraca, jak do niego mówisz Jantek. Musi się upewnić, czy to o tego Jantka chodzi. To mawia mój ziomo, niezły agencik. Wiem już, co stało się z miejscowymi. Padli ofiarą klątwy. Aha, i co? Możesz ich odczarować? Tak, ale będziesz musiał mi pomóc. No dobra. Zastanawiam się, dlaczego ciebie nie przemieniło, a resztę mieszkańców tak. Bo nie poszłem z nimi? To nie brałeś złota ze świątyni? Nie, po co mi? To kradzież złota wywołała klątwę. Wiesz, gdzie ono jest? Schowałem. Trzeba odnieść je na miejsce i muszą być przy tym wszyscy mieszkańcy. Oho, czyli co? Weź złoto, a ja zbiorę świnie. Spotkamy się przy młynie i razem pójdziemy do domu wieprza. Powinno się udać. Uratujemy ich! Wezmę złoto! Muszę jakoś zagonić prosiaki na miejsce. Może akcji? Podoba mi się ten entuzjazm. Minął on niestety dość szybko, jak sobie uświadomiłem, że nie dość, że teraz muszę zebrać te wszystkie prosiaki w kupę, to jeszcze później z całym statkiem muszę podróżować na miejsce. A się strasznie ślimaczyli. Ruszajcie pod młyn, świnki, i zaczekajcie tam na mnie.
Ruszaj się, tłuścioszku. Są wszyscy poza Igorem. Igor na nas czeka. Pamiętaj, żeby na miejscu odłożyć złoto tam, skąd je wzięliście. Ty bierz świnie, ja niosę i odkładam. Ruszajmy. Ruszajmy! Przesuwać się żwawo! Znowu jestem sobą. Dziękuję ci. Jeszcze nie pora na radość. Policzmy ludzi. Prawie wszyscy są. Dziękujemy ci, Białowłosy. Jątek bardzo mi pomógł. To przecież Jątek przyniósł klucz. Pewnie wiedział, że złoto jest przeklęte, dlatego nie chciał z nami iść. Ale ja nie. To Igor. Igor chciał. Nie wykręcisz się, Łajzo! Brać go! Ratunku! Jątka to już trzeci raz mu sierotałeś w tej misji. Ale dobra. Kto pierwszy podniesie rękę na Jątka, straci ją. Spokojnie, my tylko tak. Jeszcze nas tu dziwadło pochlasta. Chodźmy stąd szybko. Dziękuję. Lepiej nie wracaj do wioski, to się może źle skończyć. Znajdź sobie jakieś inne miejsce. No dobra. No i oczywiście druga opcja dialogowa. Nie będę się wtrącał. I dobrze, bierzemy go do wioski, tam zapłaci nam za wszystko. Właśnie, skoro mowa o płaceniu. Racja, spisałeś się, świetna robota. Oto twoje monety. A teraz czas wracać. Mamy winnego do powieszenia. Ale... Nie! Co ciekawe, nawet jeżeli wybierzemy tą opcję i wrócimy, nie zastaniemy Jątka powieszonego. Więc tak czy siak wydaje mi się, że zdążył czmychnąć. Chociaż na miejscu tam, gdzie Jątek klęczał, jak go zaatakowały wilki, możemy później odnaleźć krew, jakby plamę krwi. Ale ona tam była w sumie przed tym, jak klękał. I tak samo później w wiosce możemy znaleźć kogoś powieszonego, ale on też był tam wcześniej. Więc możliwe, że po prostu CD Projekt Red się nie chciało dopracowywać tej misji do końca i generalnie Jątek może zginąć na te dwa sposoby. I tam gdzie on po prostu ginie, to pierdzielnęli wisielca, tutaj plamę, no i gituwa. Nie wiem, jak interpretować zakończenie tej misji. Oczywiście jak wrócimy do tej wsi, to będzie ona wypełniona aż po brzegi mieszkańcami, no i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Oprócz Jątka. Trzeci quest na dzisiaj, który przygotowałem, ma niestety ostatecznie smutne zakończenie, ale nie będę wam spoilerował. Lokalizacja misji znajduje się no chyba tutaj, ale też pewny nie jestem, bo zapomniałem nagrać tej lokalizacji misji. Też nie jest to jakiś bardzo ukryty quest w środku lasu, ale ja osobiście nigdy na niego natrafiłem, a trochę po mapie lubię sobie biegać. A nawet jeżeli wiedziałeś o tym questie, to pewnie nie wiedziałeś, że potem możemy jeszcze spotkać tego kolesia i z nim pogadać. I będzie nas o coś prosić, ale od początku. Karawana zaliczyła jakąś wywrotkę i ktoś woła nas o pomoc. Jak mu nie pomożemy, to zginie i nic się ciekawego nie wydarzy. A jeżeli mu pomożemy, będziemy mogli chwilę z nim na ten temat porozmawiać. A jest to kurde niezły świr. Pomocy! Na bogów, ratujcie! Zeżarłyby mnie jak nic, trupy je zwabiły. Dzięki, żeście mnie nie zostawili, choć tyle mi się poszczęściło. Poszczęściło? Może i tak. Zaraziłeś się niedawno i dlatego zajmujesz się wywozem zwłok? Co? A, nie. Wywożę trupy, bo mi dobrze płacą. Ale przecież nie masz odporności na choroby, jak wiedźmini i czarodzieje. Nie, ja tam nie jestem żadnym zakazanym mutantem, nie ma obawy. Po prostu mnie się żadne choróbska nie imają. Co się w ogóle stało? Najpierw Ośka poszła, to zlazłem z wozu sprawdzić, czy da się co z nią zrobić. A tu jak cosik nie zawyje od lasu. Kobyłka dęba stanęła, jakby ją już wilcy w żyć gryźli.
Wóz się przewrócił i fru, cały ładunek na mnie. A koń uciekł? Ano, poleciała w cholerę. U mnie to tak zawsze. Jak nie urok, to wóz umrzyków się sypie na łeb. Klasycznie. Dwie opcje dialogowe, opcja pierwsza i opcja druga. Będziesz musiał sam sobie poradzić z wozem. Czas na mnie. I tak żeście mi bardzo pomogli. Dzięki raz jeszcze i szerokiej drogi. Trzeba będzie truposzów nazad na wóz załadować i znaleźć tego durnego konia. Będziesz musiał się postarać o nowy wóz. Ten trzeba spalić i to szybko. A nie dałoby się tych trupów gdzieś ich zakopać? Wóz przecie można naprawić. Jeśli ktoś się dowie, że przewoziłeś na tym wozie ofiary zarazy, nikt cię więcej nie wynajmie. A muszą się od razu dowiadywać? Jeśli wy nikomu nie powiecie, ja sam też nie powiem. I rozwleczesz zarazę po całej okolicy. Ech, no jak mus to mus. Macie czym ognia skrzesać? No, zajęły się jak słoma. Orzesz. Miałem szczęście, że na was trafiłem. Dzięki za pomoc i dobrą radę. Poradzę ci jeszcze, żebyś się porządnie wyszorował w domu i spalił to ubranie. Pewno, pewno. Ale mówię wam, mnie się choroby nie imają. Oby tak było. Bywaj. I tutaj z pozoru kończy nam się misja Niebezpieczny Ładunek. Ale to nie do końca prawda. Bo jeżeli minie kilka tygodni, będziemy w stanie spotkać naszego odporniachę i zobaczyć, czemu ta misja nazywała się Niebezpieczny Ładunek. Chyba nawet gule się przede mną chowają. Sam nie dam rady. Dlaczego szukasz guli? Bo nie ma kto mnie dobić. To już ostatnie stadium. A nie mogę zdechnąć. Od dziecka taki silny jestem, psia krew. Czy my się już nie spotkaliśmy? Tak, wyciągnęliście mnie spod sterty trupów. A ja byłem wtedy taki pewny, że mnie zaraza ominie. Taki pewny. Słuchajcie, wyście mi dobroć okazali. Ulitujcie się i teraz. Miecz macie ostry. Skończcie to. Klasycznie dwie opcje. Pierwsza. Jesteś pewny? Tak. Proszę, zróbcie to szybko. A potem spalcie mojego trupa. Dobrze. Dzięki. Weźcie to. Chciałem zostawić trochę złota moim dzieciom, ale już im ono niepotrzebne. I opcja druga. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić. Błagam. Nie. Nie, bo co? Brzydzicie się, czy by was sumienie gryzło? Nawet zapłaciłbym, kurwa, żebyście to zrobili szybko. Ale jak nie to, chociaż mi zejdź z oczu i daj zdechnąć w spokoju. Co ciekawe, nawet po przeczekaniu kilka tygodni w grze i przemedytowaniu kilka dni, ten ziomo nadal tam stał, ale pewnie ostatecznie ginie, tylko może trzeba poczekać jeszcze dłużej. W każdym razie, jak na człowieka całkiem silny. No i to by był na koniec, jeżeli chodzi dziś. No i to by był koniec, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że was zaskoczyłem czymś, chociaż jakąś misją. Możecie też napisać jakieś pomysły na odcinki, które chcielibyście zobaczyć. Zostawcie suba, jeżeli jesteście tu nowi. A co, my widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.